dzisiejszy, jak również Państwo zobaczycie w materiałach, które przez Grudziądzki Szpital wynegocjował z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt w wysokości, załóżmy, 10, tak zwaną swoją rękę na kwocie 25%, może dokonywać egzekucji i z tej kwoty może dokonywać też zajęć komorniczych. Proszę sobie przeliczyć. 10 milionów złotych dostaje Grudziądzki Szpital z NFZ. Tylko 75% jest wolna od zajęcia w myśl kodeksu postępowania cywilnego, czyli 25% od razu przejmuje komornik. Z tych 25% czerpie albo 10, albo 17% wynagrodzenia. Moja propozycja będzie wyglądała w ten sposób. Nie 25%, tylko 10% może dostać komornik, a więc zabezpieczamy 90% środków, które powinny być przeznaczone na od Narodowego Funduszu Zdrowia na ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Czyli to jest o wiele mniejsza kwota. I z tej kwoty, z tej wartości 10% komornik będzie mógł pobrać należytą opłatę, należyte wynagrodzenie, nie 10 bądź 17%, bo to jest uzależnione od tego, z czego będzie dokonywana egzekucja. Czy z majątku, czy z rachunku bankowego. A nie ma co ukrywać, że najprostszym nakładem pracy komornik zablokuje rachunek bankowy, na który te środki z NFZ-u wpływają. I nie będzie brał już 10%, tylko 3%. Wliczcie Państwo, jakie to będzie niosło pozytywne skutki, nie tyle dla budżetu państwa, bo w końcu nie od dziś się mówi, że służba zdrowia w Polsce, publiczna służba zdrowia w Polsce jest absolutnie niedofinansowana. Wszystkie budżety oscylują w granicach 7,5 miliarda złotych. Cały czas jest zgłaszana opcja taka, żeby te wartości podwyższać. Minister Radziwiłł nawet mówił, żeby przeznaczać na ochronę zdrowia 6% PKB. Tak? Ale jeżeli tych pieniędzy nie ma w budżecie i nie może ich kolejny rząd znaleźć, to należy szukać tych pieniędzy, które w ramach tego budżetu są do dyspozycji. Jeżeli my mamy świadomość taką, że grube miliony złotych trafiają do kieszeni komorniczych, to ja na tą akcję mówię stanowcze nie. Już wyliczyliśmy, że dzięki tej procedurze, czyli tej ustawie, która mam nadzieję zostanie szybko wdrożona do procedowania, sam Grudziądzki Szpital w ciągu roku jest w stanie zyskać kilkanaście milionów złotych. Dlaczego? Tak jak Państwu powiedziałem, zajmujemy nie 25% środków, tylko 10% środków i ograniczamy wynagrodzenie komornika z 8 bądź z 13 bądź 17%, tak, do 3% egzekwowanego długu, czyli tej wierzytelności. I takich szpitali w Polsce, Szanowni Państwo, wiecie ile jest? Ponad 1000. Mamy też około 1300 komorników. Czyli to jest bardzo małe środowisko, które uwłaszcza się, powiem bardzo krótko, bazując na bardzo niekorzystnych dla SPZOZ-ach zapisach w ustawach, tak? I po prostu bierze pieniądze państwowe, które powinny służyć zupełnie czemu innemu, a nie temu, żeby komornikom żyło się po prostu dostojnie. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja to jest zainicjowanie moich działań związanych właśnie z tak jakby takim pierwszym pakietem działań na rzecz poprawy służby zdrowia. Dlaczego pakietem? Ponieważ to jest pierwsza ustawa, którą skonsultowałem z wieloma podmiotami prawniczymi, z wieloma dyrektorami, a także organami założycielskimi, które odpowiadają za szpital. I oni właśnie wskazywali mniej więcej na ten obszar, który trzeba uszczelnić. Bo krew ich zalewa, powiem kolokwialnie, jak widzą, jakie ciężkie miliony, tak jak podałem Państwu na przykładzie Grudziądzkiego Szpitala, trafiają po prostu do komorników. Ofensywa legislacyjna, powiem kolokwialnie, w zakresie służby zdrowia rozpoczęta. Kolejne moje działania związane z tak jakby uszczelnieniem sytuacji finansowej szpitali, mam nadzieję, że będę w stanie przedstawić Państwu w przeciągu najbliższego miesiąca. Prace na ten temat już trwają. Kolejny projekt ustawy jest pisany. Konsultuję go z prawnikami. Szanowni Państwo, zaraz po tej konferencji będę chciał ten projekt przesłać do ogólnopolskich konsultacji. Głównie będę chciał rozmawiać z Naczelną Izbą Lekarską, a także z samorządami województw, czyli tymi, powiedzmy, organami założycielskimi dla największych szpitali. No, na szczęście spodziewam się pozytywnych opinii, bo każdy wie, jak pieniądz jest cenny i jak mało go jest w systemie zdrowia, także te pieniądze w końcu pójdą na leczenie pacjentów. Oczywiście, że sondowałem. To nie jest tak, że przygotowuje się projekt, który by nie miał poparcia politycznego.
Jedynym problemem dla polityków Prawa i Sprawiedliwości może być to, że ten projekt będzie złożony przez posła Platformy Obywatelskiej. Natomiast sama treść tego projektu i zapisy są absolutnie akceptowalne i zrozumiałe przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie politycy partii rządzącej przecież przygotowują teraz projekt, Ministerstwo Sprawiedliwości, o ile się nie mylę, który ma obniżać taksy adwokackie i radców prawnych za dokonanie usług. Także wpisuje się chyba tak jakby w logikę funkcjonowania ministra sprawiedliwości i tak naprawdę nie od dziś wiadomo, że w powszechnym obiegu znane jest stanowisko polityków Prawa i Sprawiedliwości do wymiaru sprawiedliwości i niejednokrotnie również mówili na temat patologii komorniczych związanych między innymi z tym kazusem traktora w Mławie, gdzie komornik bez żadnego zabezpieczenia odebrał traktor nie temu, czyli nie wierzycielowi, tylko sąsiadowi i na nic zdały się pokazywania faktur, że nie on jest właścicielem. Sama koncepcja jest jak najbardziej atrakcyjna, ponieważ te pieniądze trafiają nie obciążając budżetu państwa, szanowni państwo. My nie obciążamy tym projektem w żaden sposób budżetu państwa, tylko uszczelniamy system i przekierowujemy je do pełnego wykorzystywania przez szpitale. Dane naszego szpitala, które zebrałem, wprost ta ustawa przyczyni się do kilkunastomilionowego zabezpieczenia pieniędzy, które w szpitalu zostaną. To jest najprostsze do wyliczenia, bo można to sobie wyliczyć, mając na uwadze dane szpitala za poszczególne miesiące czy też lata. Także tą ustawą uszczelniam system, który spowoduje niewypłynięcie tychże pieniędzy. Samo, tak jak powiedziałem, niedofinansowanie grudziąckiego szpitala, to już państwo doskonale wiecie, bo będę powtarzał to od kilku miesięcy w ten sam sposób, jest spowodowane rażącym niedofinansowaniem służby zdrowia przez kilkanaście lat. I to nie jest żadna tajemnica. Tak? Poza tym, jak państwo doskonale też wiecie, sposób rozliczania świadczeń, które są realizowane, bo muszą być realizowane przez grudziącki szpital na rzecz innych pacjentów niż grudziąckich, sięga kilkunastu czy kilkudziesięciu, przepraszam, milionów złotych w postaci świadczeń nadlimitowych, za które NFZ jest opieszały w płatnościach i kieruje sprawy do sądu. Tak? I tutaj też powstają te wielomilionowe, wielodziesiątki milionów zadłużenia szpitala. Ja zawsze będę na bok odstawiał kwestie spowodowane inwestowaniem w rozwój grudziąckiego szpitala, grudziąckiej lecznicy, bo co innego, gdybyśmy, szanowni państwo, mówili o tym, że mamy grudziącki szpital na ulicy Sikorskiego i tam są pobiałkowane ściany, tak? Dwa więcej oddziały szpitalne i jest 500 milionów długu. No pierwszy bym Nowaka podał do prokuratury. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że z 12 oddziałów mamy 43 oddziały wysokospecjalistyczne, tak? No to przepraszam bardzo, te pieniądze zostały wykorzystane na cel publiczny. One zostały zrealizowane z misją ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Niestety okazało się tak, że w większości są to pacjenci, którzy chcą się leczyć w Grudziądzu i przyjeżdżają z innych miast i z innych województw. Jestem absolutnym zwolennikiem, żeby w szpitalu grudziąckim leczyli się pacjenci z innych miast, innych krajów, ale pod jednym warunkiem, że za tym pacjentem w ramach migracji zewnętrznej wędruje pieniądz, który trafia niezwłocznie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia na kasę szpitala. A z tą migracją jest niestety różnie. I właśnie tu jest cały klucz problemu. I niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Są realizowane wysokiej klasy specjalistyczne badania. Tak? Bardzo często jest tak, że małe szpitale zlokalizowane koło Grudziądza przyjmują pacjenta, tak? Robią najprostsze badania albo od razu transportują tego pacjenta, który wymaga specjalistycznego leczenia do grudziąckiego szpitala. Tam rachunek za takiego pacjenta wynosi kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy złotych i się okazuje, że za takim klientem, pacjentem pieniądze nie wędrują. Że za takiego pacjenta dyrekcja szpitala musi pójść do sądu z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby odzyskać pieniądze, które są mu należne. I tu jest ten problem. Szanowni państwo, wróciłem właśnie od prezydenta Grudziądza. Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Nowakiem i pierwsze pytanie, które zadałem, mając na uwadze to, że w przestrzeni publicznej kreuje się wizerunek tak jakby braku zgody, że są jakieś właśnie między panami, zadałem wprost pytanie, czy są jakieś problemy. No nie ma problemów, ponieważ codziennie po kilka razy w szpitalu w Grudziądzu odbywają się spotkania dotyczące właśnie aktualnej sytuacji szpitala. W kontekście, moim zdaniem, politycznego działania Regionalnej Izby Obrachunkowej na rzecz szpitala w Grudziądzu. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, w moim odczuciu, ale także w większości prawników, z którymi również ten temat omawiałem, grudziącki szpital nigdy nie podlegał takiej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej na bazie tych przepisów, ponieważ nie jest jednostką organizacyjną gminy. Jest inną jednostką i powinien być badany tylko pod kątem przekazanych dotacji samorządowych.
A pełna kontrola Rio odbywała się dopiero teraz po raz pierwszy. Moim zdaniem jest, Rio jest tak jakby przedłużeniem miecza politycznego Prawa i Sprawiedliwości do walki ze szpitalem. To jest bardzo proste. Nie ma podstawy prawnej i nigdy jej nie było, żeby w takim zakresie Regionalna Izba Obrachunkowa mogła kontrolować szpital. Z tego co wiem, po wczorajszym spotkaniu z panem dyrektorem Nowakiem, oczywiście przygotowywana jest odpowiedź na poszczególne zarzuty Regionalnej Izby Obrachunkowej i już mam pewne informacje, ale to państwo sobie na pewno usłyszycie od dyrektora Nowaka, że niektóre rzeczy, które zostały tak jakby przez Rio wyniesione, są niezgodne z prawem. Ale to już nie ja będę o tym dyskutował. Także ja bym proponował, szanowni państwo, wskazałem państwu również, że do pewnego momentu egzekucja szpitala do roku 2012 była obciążona kwotą 1 400 000 do 1,5 miliona. W momencie, kiedy zaczęliśmy tak, rozmawiać głośno na ten temat, usłyszało o tym cała masa wierzycieli, uruchamiała postępowanie egzekucyjne i z 1 miliona 500 tysięcy dochodzimy do 6 milionów tak, postępowań i wynagrodzeń z tytułu egzekucji. I to jest właśnie to też, co nie służy grudziąckiemu szpitalowi. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że musimy rozmawiać. Ale, szanowni państwo, gorąca prośba do wszystkich, zarówno polityków opozycji i koalicji. Zamiast takich rozmów, które w przestrzeni publicznej odbierane są przez ludzi, bo ja też jestem wśród ludzi, rozmawiam z ludźmi, spotykam się z osobami, które pytają się, co jest z tym szpitalem. Jest za dużo gadki, a za mało roboty tak naprawdę. I ci, którzy mówią, że trzeba, powinniśmy, albo grzmią, że coś się dzieje, proszę, jest tyle narzędzi dla różnych osób, żeby próbować tą sytuację odmienić. Platforma Obywatelska, szanowni państwo, i będę o tym też również powtarzał, to nie jest tak, że inaczej. Kiedy został przeniesiony szpital? I za jakie pieniądze? Kto przeznaczył? Panie redaktorze. Więc pytanie, jaki rząd skierował pieniądze na wybudowanie i przeniesienie szpitala ze starych murów z ulicy Sikorskiego na ulicę Rydygiera? Jaki rząd? Ale jaki? Ostatecznie. I kto dawał poszczególne pieniądze w ramach dotacji rządowych, a także środków skierowanych przez samorząd województwa? Platforma Obywatelska. Przede wszystkim Platforma Obywatelska. Ale ja nie powiedziałem, że zrobiła to wyłącznie Platforma Obywatelska. Ale za czasów, przez te kilka lat rządów Platformy Obywatelskiej pożegnaliśmy się z tymi starymi obiektami, tak? I przeprowadziliśmy w nowe obiekty. Zwiększając o 30 liczbę wysokospecjalistycznych oddziałów. To się nie wydarzyło dzięki pieniądzom samorządu miasta, tylko dzięki samorządom województwa. Z tego co wiem, trwają prace, żeby tak jakby dług Grudziądza nie obnosił. Szanowni Państwo, działania, które są teraz przygotowywane przez dyrekcję szpitala i przez samorząd, zmierzają do tego, tak, żeby budżet Grudziądza był w pełni wydolny, żeby mógł zaciągać zobowiązania, żeby móc korzystać z nowej perspektywy finansowej. Mam ze sobą dziennik Gazety Prawnej. Znany Wam, tak? Wszystkim. To jest 19 października, czyli można powiedzieć świeżynka. Czy szanowni państwo wiecie, jaka jest kwota wierzytelności na szpitalach łącznie od 1 stycznia do 31 sierpnia? Wierzytelności zajęć 64,8 miliona złotych. Tak? To są zajęcia komornicze. Jeżeli chodzi o skalę zadłużenia, powiedziałem państwu, w całej Polsce to jest 11 miliardów złotych. Inną kwestią jest, że żerują na tym instytucje parabankowe. Nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie ten brak szczelności systemów umożliwiający parabankom, czyli tym instytucjom parafinansowym, skupywanie bez zgody organu założycielskiego długów i tak jakby nakładanie na to horrendalnych procentów, pogłębia sytuację nie tylko naszego szpitala, wielu szpitalów w Polsce. Polecam ten dziennik. Szpitale wpadły w spirale parabanków długu. Z tego też się biorą rażące dysproporcje. Jest nutka nadziei na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości, mając na uwadze tą sytuację, będzie dążyło do tego, żeby wszelkiego typu skupywanie długów bez zgody organu założycielskiego uznawać z mocy prawa za nieważne. Za nieważne. Jest napisane, udostępniam zaraz po konferencji prasowej, żebyście państwo też widzieli. Więc to nie jest jakieś określone działanie bądź brak jakiegoś działania, co spowodowało taką, a nie inną sytuację. My nie jesteśmy odosobionym szpitalem w Polsce, który ma tego typu długi. W
Fakt jest taki, że mamy najnowocześniejszy szpital, najlepiej wyposażony, obsługujący w sposób profesjonalny mieszkańców, tak? Nie tylko miasta, przede wszystkim nie miasta, ale innych województw. I sytuacja jest taka, że ponosimy tego jakieś koszty. Ale my nie jesteśmy sami na mapie Polski, że mamy taki problem. Polecam Centrum Zdrowia Dziecka, szpitale specjalistyczne. Dyrektor Nowak nie ma wyjścia, jak tylko poradzenia sobie z tą sytuacją. Jest scenariusz, który jest wyrysowany, zaakceptowany przez władze miasta i będzie on realizowany. Dlatego tutaj wierzę w to, że ta sytuacja da na pewno oddech grudziąckiemu szpitalowi, a przede wszystkim budżetowi miasta. I oddzielną sprawą są jakby oczekiwania, bardzo subiektywne spojrzenie, bo tu chodzi o pieniądze. Szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, że ktoś ma za dużo pracy, czy pracuje na starym sprzęcie, czy pracuje w pomieszczeniu, na który kapie z sufitu. A są takie szpitale w Polsce. Chodzi tutaj o pieniądze. Ja nie będę tak jakby odnosił się do tego, czy kwoty, które są w kontraktach, są za małe, czy są wystarczające. Możecie Państwo to sprawdzić, nie wiem, pytając tych lekarzy, czy oni zarabiają za mało. Ale też nie uważam, że lekarze mają prawo, mając na uwadze przysięgę, jaką składali, tak, stawiać dyrekcję szpitala w perspektywie tego, co się wokół tego dzieje, pod ścianą, mówiąc, że chcą więcej pieniędzy, że powinno się odbyć w formie negocjacji. Dyrektor Nowak wie, co robi. Wiem, że jakieś spotkanie się dzisiaj chyba odbyło w tej sprawie. Szczegółów nie znam, odsyłam do dyrekcji. Przypomnę, że posłem byłem w poprzedniej całej kadencji, czyli 4 lata wstecz. Proszę mi powiedzieć, czy w poprzedniej kadencji problem szpitala był aż tak mocno wyeksponowany? Nie. Pod koniec kadencji, bardzo proszę. Pod koniec kadencji, kiedy faktycznie zaczęły się pojawiać problemy, nasze spotkania, tylko zabrakło po prostu czasu, bo przeprowadzenie takiej akcji, jak pan widzi, przeprowadzenie akcji dofinansowującej z instytucji, które są gwarantem Skarbu Państwa, to nie jest temat na miesiąc. To jest temat, który pożera kilkanaście miesięcy. Tego czasu po prostu zabrakło. A na temat ilości... No to każdy mógł na ten temat wpaść, zarówno wtedy, a dlaczego wtedy Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji, nie wpadło? Tak, ponieważ ja znalazłem lukę. A nawet jeżeli politycy partii rządzącej uznają, że ten projekt może być wykorzystany jako ich, tak, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, to będzie to dobre rozwiązanie. No ja teraz na kolejnym posiedzeniu Sejmu wpuszczam ten cały projekt w tryby legislacyjne, składam go do klubu i zaczniemy nad nim pracę. Projekt do tej pory nigdy w przepisach prawa, czy też ustawie o egzekucji, zabezpieczaniu, a także w kodeksie postępowania cywilnego nie wyszczególniono tej grupy samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie są organami założycielskimi samorządy albo Skarb Państwa. Tak? Nigdy. Pieniądze, które są kierowane i oddzielam tutaj wyraźnie publiczne od niepublicznych, czyli od niejednokrotnie prowadzących działalność gospodarczą, czyli osób prawnych, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mówię tylko o majątku samorządowym, o majątku narodowym, tak? Który ma być z tej puli jakby przeniesiony. Oczywistym jest, że może się okazać taka sytuacja, której nie wykluczam, że w jakiejś linii orzeczniczej ktoś może zakwestionować to, że jest to nierówne traktowanie podmiotów w myśl artykułu 32 Konstytucji, bo o tym pan chyba chce powiedzieć. Na tym etapie takiego zagrożenia nie ma, ponieważ również brałem to pod uwagę, czy jakby wyłączenie określonej grupy podmiotów samorządowych, a miało to miejsce w różnych innych przypadkach, nie dotyczących egzekucji komorniczych, ale też innych, że jest to uprzywilejowana inna grupa podmiotów, która może być w sposób inny traktowana, bo ja tutaj przeszkód nie widzę. Mamy taką patologię komorniczą na dzień dzisiejszy, że przygotowanie dokumentów do egzekucji ze szpitalnego rachunku bankowego jest dziesięciokrotnie mniejsza. Nakład pracy, działanie i pewność, że te pieniądze są na rachunku bankowym, bo są przelane z NFZ-u, jest taka, że są komornicy, którzy żerują wyłącznie na szpitalu. I to trzeba po prostu skończyć. Jakby pan wiedział, jak od kuchni pewne rzeczy wyglądają, to by też pan miał troszeczkę inne zdanie. Niestety tak to wygląda na tą chwilę. I z 1300 komorników znacząca większość szuka możliwości zarobkowania właśnie na pewnych pieniądzach przekazywanych z NFZ. Co do kontroli z RIO, nie będę jeszcze raz powtarzał tego, że ta kontrola odbyć się nie powinna. Ale też wiem, że ta kontrola wykazała pewne elementy. No w przypadku ratusza to były błahe rzeczy, o których na pewno pani redaktor doskonale wie i mam nadzieję, że opinia publiczna również się o tym szybko dowie, albo już się dowiedziała, że te sześć rzeczy są tak jakby takiej lekkiej natury, że to są sprawy techniczne, tak? Które do tej pory miały miejsce i działały 20 lat wstecz, a nagle dzisiaj okazują się
niekonsekwentne. Dlatego trzeba się do tego ustosunkować. Szanowni Państwo, ale nie, no mówiłem większość, tak? Ja nie będę się odnosił jako poseł, bo nie jestem osobą kompetentną. Jest jasno przypisane, kto za co odpowiada w tym całym fragmencie działań. Ja mogę pewne rzeczy spinać, mogę pewne rzeczy wyjaśniać i pomagać tam, gdzie mam narzędzia. A moje narzędzia na dzień dzisiejszy są takie i były zresztą takie, że to jest właśnie możliwość legislacyjnego oddziaływania i tu szukania możliwości ratunkowych dla szpitala, tak? Bo niech mi się, proszę mi znaleźć osobę taką, która za pomocą tego typu działań jest w stanie odciążyć budżet na kilkanaście milionów złotych, cennych kilkanaście milionów złotych. No nie ma takich osób. Szanowni Państwo, konsekwencją tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli mając na uwadze to, że jest wyraźne niedofinansowanie służby zdrowia od kilkunastu lat, próby Ministerstwa Zdrowia i pana ministra Radziwiłła zmierzają również do tego, żeby spróbować przygotować takie wyspecjalizowane sieci szpitali wraz z koszykami, do których trafiają określone grupy szpitali. No i został przyjęty całkiem niedawno, bo pod koniec września tego roku, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który pokazuje, jakie kategorie szpitala mogą być tak jakby w jaki sposób finansowane. No i sytuacja jest też teraz taka, że mamy kilka kategorii szpitali, od tych najprostszych, najmniej specjalistycznych, które realizują podstawowe zabezpieczenie pacjentów, poprzez wysokospecjalistyczne, które są akademiami medycznymi, nad którymi nadzór ma bezpośrednio Ministerstwa Zdrowia. I tutaj trwa tak zwane lobbowanie, tak, albo przekonywanie zarówno dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, bo według projektu ustawy to on będzie głównym tak jakby decydentem co do tego, w którym tak zwanym koszyku znajdzie się Grudziądzki Szpital, tak, mając na uwadze jego potencjał, który jest enumeratywnie zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu wymieniony, ale to on będzie decydował, czyli ostateczna decyzja co do tego, czy będzie Grudziądzki Szpital w tym lepszym koszyku, czyli trzecim koszyku, czy tym słabszym, czyli drugim, należy do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Ryzyko jest takie, że 43 oddziały wysokospecjalistyczne plasują Grudziądzki Szpital w tym lepszym koszyku, czyli koszyku trzecim. Ale brak tak jakby jego oddziaływania formalnego na województwo, bo de facto teraz jest szpitalem powiatowym, czyli miejskim, może spowodować, że będzie w koszyku drugim. A koszyk drugi oznacza zmniejszenie o około 1/3 finansowania świadczeń medycznych. Dlatego gra idzie o bardzo dużą stawkę i mając na uwadze to, że Grudziądzki Szpital leczy w większości pacjentów spoza powiatu grudziąckiego, z innych województw, tak, ale ma bardzo wysokospecjalistyczne oddziały, to siłą rzeczy grupuje ten szpital w tym koszyku bezpiecznym dla pacjentów i dla naszego miasta. Dlatego też moje pismo, które wystosowałem do pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby właśnie te rzeczy zaowocowały tym, żeby ten szpital jednak był dobrze finansowany. Korzystając z okazji, bo nie chcę tak jakby zapraszać Państwa na kolejne spotkanie, być może jutro albo w poniedziałek, 5 listopada od godziny 12 do godziny 15 w filii Biblioteki Miejskiej na ulicy Mikołaja Zryńska 1/7 gościć będzie w Grudziądzu pan Rzecznik Praw Obywatelskich, pan dr Adam Bodnar. Cieszę się, że udało mi się z panem rzecznikiem znaleźć wspólny język co do tego, że będzie mógł odwiedzić Grudziądz, będzie mógł spotkać się z mieszkańcami Grudziądza. Tam też będzie również możliwość uzyskania porad prawnych, jeżeli takowe będą Grudziądza interesowały. Także serdecznie zapraszam. To jest co prawda sobota, ale mam nadzieję, że czas i tak jakby długość wizyty pana Rzecznika Praw Obywatelskich w Grudziądzu będzie wystarczająca, żeby ci, którzy będą zainteresowani spotkaniem z panem rzecznikiem, mogli pana rzecznika odwiedzić w filii biblioteki.